Cześć, z tej strony Mariusz. Dawno nie słyszeliśmy się. Niektórzy tęsknili, z tego co wiem. Chwilę czasu mam, to stwierdziłem, że zrobię update akwarium. Dawno już nic nie nagrywałem, a w sumie no nie, raz nie było o czym, dwa, że jakichś zmian szczególnych to tu nie było. Ostatnio mi trochę korale marudzą, bo stwierdziłem, że sobie poprawię nutrienty, obniżyłem za bardzo i nie pompują się jak powinny. To akwarium dawno nie widziało bakterii, kupiłem Special Blenda. Zacząłem lać co tydzień. I przedobrzyłem. Spadło niemal na zero wszystko, a wcześniej PO4 było dość wysokie, bo było 0,5, dokładnie 0,5. Teraz jest praktycznie niewykrywalne. NO3 spadło na zero i korale się znacznie mniej pompują. To co wam pokazuję przez dłuższą chwilę to heliofungia. Ostatnio trafiła do mojego zbiornika. Też jest mniejsza, bo była prawie dwa razy większa. Ale wróci. Poobrywałem trochę montipory. Przestawiłem tą czerwoną gonioporę. Eufylie się trochę rozrosły. Kupowałem po jednej główce, już jest 5-6. Tu doszła taka, w tej chwili jest ceglasta, ale ona będzie pomarańczowa, taka echinofilia. Favites troszkę ruszył. O, a tu mamy wylinkę sper knona. Chyba dobrze powiedziałem. Powychodziły mi jakieś po spadku tych, a nawet nie wiem czy po spadku, czy, bo zacząłem dolewać aminokwasów troszkę. No i mi wysypało jakieś dziadostwo na szybie. Albo to kwestia aminokwasów, albo tego, że wyczyściłem wodę na zero. Podejrzewam, że kwestia wody, no ale zobaczymy. Nie o tym tu dzisiaj będę mówić. Chciałem tylko pokazać zbiornik. Doszła taka księżniczka. Zawsze marzyłem o niej. Na razie nikogo nie zjadła. Urosła już ponad 2 cm. Wszystko rośnie. Zmieniłem oświetlenie, ale o tym to może zrobię osobny film. Nie wiem, czy to będzie widać. Zepsuła mi się moja lampa. Chciałem sobie dołożyć LEDy i niestety pourywałem kable. Stwierdziłem, że sobie zrobię taką lampę zastępczą. I powiem wam, że tak mi się spodobała, że na razie jej nie zamierzam zmieniać. W LEDach świeci 80 W, 30 LEDów 3-watowych na 100-watowym zasilaczu. Głównie to jest UV i niebieski. I są dwie rury T5 39W. I powiem wam, że jakichś spadków konsumpcji ATI nie ma. Montipory dalej rosną, te czerwone jak szalone. Czyli de facto ograniczyłem o prawie 80 W świecenie. A korale jak się miały dobrze, tak się mają. Za to pojawiły się lekkie bliki. I kolory są naprawdę mega. Nakręcę wam film,
Nagram film przy samym niebieskim świetle któregoś wieczora, bo jest po prostu petarda. Zryb się nic nie zmieniło. Oprócz tej skrzydlicy, to jest ta Brachypterus. Nie przygotowałem sobie jedzenia, bo bym wam pokazał, jak fajnie wcina. Większość dnia właśnie spędza tak przy tej szybie, wypływa tylko do jedzenia. Miałem sporo osadu na skałach. Przedmuchałem. Na początku liczyłem, że zrobi to za mnie nie tyle chemia, co produkty morskie. I kupiłem ponownie Biomate. I powiem wam, że jak dla mnie to stracona kasa. Lałem tego 3 razy więcej docelowo później niż producent. Podaję na ulotce. Nic nie wyczyściło żadnej skały. Dendrytusu, ile było, tyle zostało. To jest skrzydliczka. Karmiona jest głównie takim miksem morskim, co normalnie kupujemy do na patelnię dla nas. Kalmary, ślimaki. Tam chyba są przegrzebki bodajże. I krewetki. Oprócz tego je grubego kryla. Powoli już się uczy. I na stukanie wypływa. Aczkolwiek teraz może być trochę przestresowana, bo dawno mnie nie... W sumie nigdy mnie nie widziała nagrywającego. Myślę wpuścić do zbiornika jeszcze jakiegoś małego pokolca, bo trochę zaczyna być nudno. No i szukam echinofylii jakiejś ciekawej, dwutrzykolorowej. Tak mi się wymarzyło, że ta skała będzie cała w echinofyliach. Także gdyby ktoś się zastanawiał, to zbiornik jest, funkcjonuje, ma się, może nie świetnie, ale na pewno dobrze. Zastosowałem ostatnio sobie, zamiast kupować komputera, to taki komputer dla biedaków, no tak brzydko mówiąc, listwy takie Wi-Fi i gniazdka. Postaram się też zrobić o tym film. Pozwalają one raz, że kontrolować z telefonu, włączać, wyłączać sprzęt. Po drugie, można sobie na odległość zobaczyć, czy jest pobór prądu na danym gniazdku. I wiemy, czy czasem coś się nie wyłączyło. Oprócz tego aplikacja powiadamia, jak dane gniazdko się załączy bądź wyłączy. Koszty, powiedzmy, niewielkie w stosunku do komputera. Wiadomo, że w komputerze można sobie podpiąć sondy i inne rzeczy. Ale 4 dyszki to nie jest jakiś pieniądz duży za takie gniazdko. A robi robotę. Nawet w przypadku, jak prąd zostanie odcięty, to przyjdą powiadomienia, że się wyłączyło. Tak sobie pływa ona, tak raczej nią to szarpie nią trochę tutaj, jak do góry podpłynie. Tam niektórzy mi pisali, że mi pozjada wszystko. No zobaczymy, jak urośnie. Garbiki sobie może zjeść, ale mam mandaryna i mandaryna mi do tej pory jeszcze nie zjadła. Nawet nie interesuje się nim kompletnie. Więc fajnie. Trzymajcie się, dobrego weekendu, pozdrawiam i do usłyszenia.